Idziemy teraz za mieszkańcami Kleszowa, za naszymi lokalnymi wolontariuszami, którzy nas prowadzą do tych państwa, których właśnie obdarujemy za chwileczkę naszymi pięknymi paczkami z akcji Wszechmoc. Tak, gonimy teraz. Gonimy naszych wolontariuszy. Akcja Wszechmoc jest to wyjątkowa inicjatywa, której taką najważniejszą siłą jest właśnie działanie oddolne, ponieważ praktycznie wszystko, co się znajduje w naszych świątecznych paczkach, pochodzi od mieszkańców, od klubów seniora, którzy właśnie w ramach różnych zajęć, spotkań tworzą stroiki, od dzieci, które w setkach przekazują nam zrobione kartki z życzeniami też odręcznie napisanymi. Taką najważniejszą siłą całej akcji jest to, że ona jest tworzona przez ludzi, przez lokalnych mieszkańców, właśnie dla swoich sąsiadów, dla swoich znajomych, dla najstarszych mieszkańców z danej miejscowości. Obecnie spakowaliśmy ponad 430 paczek, które trafiają do mieszkańców z terenów wiejskich i to, co nas bardzo cieszy, trafiają nie tylko już w obrębie województwa małopolskiego, ale również trafiły na Śląsk, więc z każdym rokiem nasza akcja coraz piękniej się rozwija, sięga do nowych miejscowości i do nowych gmin. My jako fundacja tworzymy te paczki właśnie we współpracy z lokalnymi liderami, wolontariuszami. Od różnych instytucji dostajemy właśnie produkty, które też mogą zasilić tą paczkę. Następnie po spakowaniu tych setek paczek przesyłamy je do różnych miejscowości i tam właśnie na miejscu lokalni wolontariusze rozwożą paczki wśród najstarszych mieszkańców, osób samotnych, takich osób, które oni uznają, że ucieszą się z takiego prezentu prosto od serca. Akcja Wszechmoc to jest już, można powiedzieć, kolejna z akcji, którą jest kilka lat. Ja pamiętam na pewno dwie albo trzy takie akcje i w każdej staram się uczestniczyć, ponieważ no, jest to bardzo pożyteczna sprawa. Starsi siedzą w domu, zwłaszcza w okresie świąt, są troszeczkę osamotnieni, zostawieni samemu sobie, więc kiedy przychodzimy z paczką do nich, to uśmiech powstaje na twarzy i cieszą się, że nie zapomnieliśmy. Są jeszcze częścią naszego społeczeństwa i dlatego staramy się co roku pomagać Fundacji LIS. Idziemy teraz dalej roznosić nasze paczki. Do nas. Idziemy dalej.